Bardzo dziękujemy księdzu Andrzejowi, proboszczowi tej wspólnoty parafialnej za to, że przyjął tegoroczną pielgrzymkę różnego rodzaju tutaj do pięknego kościoła. Oczywiście dziękujemy przede wszystkim Panu Bogu za pogodę piękną, bo jak wspomniałem przed mszą świętą, przed naszym spotkaniem rok temu pogoda była zupełnie inna, było bardziej wilgotne jak dzisiaj. Dzisiaj wiatr, ale to nieszkodliwy i świeże powietrze nam przynosi. Bardzo dziękujemy księdzu Andrzeju, wszystkim współpracownikom, którzy stworzyli tę atmosferę. Ze swojej strony bardzo dziękuję kapłanom za przywiezienie tych ludzi i Wam, że przyjechaliście razem z nimi, by tworzyć wspólnotę wiary i modlitwy. Chciałbym też duchowo połączyć się z radiosłuchaczami. Dziękuję za trwanie w modlitwie, a w sposób szczególny chciałbym wspomnieć księdza arcybiskupa Józefa, który tak bardzo żył i żyje dalej wszelkimi grupami duszpasterskimi, także i żywym różańcem, i tak bardzo cieszy się z Waszej licznej obecności w tych spotkaniach. I oczywiście zachęcam do modlitwy. Pamiętamy dobrze, przy początku pontyfikatu papieża Franciszka w sposób bardzo nieoczekiwany zwrócił się do zebranych na placu świętego Piotra z prośbą, ze szczególną prośbą. Tą samą prośbą zwrócił się do biskupów polskich, kiedy mieliśmy okazję spotkać się z nim na Wawelu podczas Światowych Dni Młodych. Módlcie się za mnie, tak mówił papież. Myślę, że trzeba to rozprzestrzenić, tę jego prośbę, ale też i uogólnić w ten sposób, aby każdy z nas do stojącego obok nas brata, siostry różańcowego, różańcowych mówił: módlcie się za mnie, módlmy się za siebie nawzajem, módlmy się za biskupów, kapłanów, módlmy się za wszystkich, którzy biorą do ręki różaniec. Niech te paciorki łączą nas, niech tworzą jedną wielką rodzinę różańcową, która patrzy na Maryję, a właściwie przez Maryję patrzy na Jezusa, na Boga w Trójcy Świętej jedyne. To ten obraz, który jest w Komborwie, szczególnie mocno teologiczny, bo to Trójca Święta jest centrum tego obrazu i Trójca Święta koronuje Maryję jako tę, która nas pociesza. Źródłem pociechy jest Bóg Trójcy Świętej jedyny. Bardzo dziękuję wszystkim. Ksiądz Jan żyje różańcem i modlitwą różańcową naszą wspólnotą. Także jemu też podziękujmy za to, że cały rok myśli o tym, jakby to zrobić. Będzie to zrealizować tę różańcową. Nawet jak słyszeliśmy w jego konferencji, proponuje nam, abyśmy włączyli się do szpitala i leczyli nasze wszystkie choroby i smutki i zdobywali cnoty, po prostu cnoty teologiczne, byśmy po prostu byli świętymi. I ksiądz Jan teraz zapowie przekazanie tych symboli naszej pielgrzymki i myślę, może ogłosić, gdzie będzie pielgrzymka. Nie, to już niech będzie miał radość i ogłosi ksiądz Jan. Miejsce oczywiście zatwierdził ksiądz arcybiskup. Na prośbę proboszcza tej niezwykłej parafii, gdzie będzie za rok pielgrzymka, a proboszcz był chyba zobligowany przez niezwykłą kobietę. Ta kobieta była nauczycielką, polonistką. I wtedy wszelkiego rodzaju i wszelkiej maści lewactwo atakowało Kościół może jeszcze z większą siłą niż dziś. Wiecie, co ona wtedy robiła? Ona wtedy szła do ludzi i zapraszała ich na takie świętowanie pierwszych sobót miesiąca. To, do czego zachęcała Matka Boża w Fatimie. Jak wiemy, masoneria i te wszelkiego rodzaju lewactwo, bezbożeństwo i pogaństwo uderza w Kościół, szczególnie w czasach tej nowendy przed stuleciem objawień Matki Bożej.
chciałem was prosić, abyście zainspirowali przez tę kobietę, zaraz powiem, kto to jest. Każdy z was spróbował przez ten rok pozbierać przynajmniej 20 osób. Przynajmniej jedną różę, różańcową. I przyjedźcie z tymi różami do Jarosławia, bo w Powiedziacie Jarosławskiej będzie właśnie następna pielgrzymka. A tą niezwykłą kobietą, która nas inspiruje, to jest sługa Boża Anna Jemke. Organizujcie ludzi na modlitwę. Chwytajcie za różańce, bo to jest nasza najmocniejsza broń. Przyjedźcie tutaj z tymi zastępami rycerzy Maryi. Niech każdy przywiezie 20 nowych. I wtedy wszelkie lewactwo to nam nic nie może zrobić. Dlatego ten sztandar, który został ufundowany z ofiar żywego różańca, zebranych w Jarosławskiej Kolegiacie, wraca do nich. Ksiądz Marian Boko, prowosz Kolegiaty Bożego Ciała w Jarosławie. Prosimy się do biskupa o przekazanie. Arcybiskupa. Bracia i siostry, jest jeszcze do przekazania złota róża, również ufundowana przez ofiar róż żywego różańca. Ta złota róża przez cały rok przebywała w sanktuarium w miejscu piastowym, gdzie byliśmy w ubiegłym roku. Prosimy bardzo Ciebie, drogi księże arcybiskupie, abyś tę złotą różę przekazał parafii Komborii na ręce księdza Andrzeja proboszcza. Brawo! Brawo! To jest dar różnego różańca. Parafia Komborii przewodzi teraz wszystkim różom różańcowym przez ten cały rok. Drogi arcybiskupie Adamie, proszę, abyś temu dziełu zbierania róż żywego różańca, tych rycerzy Maryi, rycerzy Chrystusa, przez tych oto tu zgromadzonych, te zgromadzone jej dzieci, abyś temu dziełu pobłogosławił i aby nas tutaj było co najmniej 5 razy tyle w Jarosławiu, jako róże, jako nowe róże żywego różańca, a zelatorzy tych róż będą właśnie w pierwszym rzędzie. Otrzymają specjalne wyróżnienie za rok. Zapraszamy! Bo plac przed kolegiatą jest bardzo duży. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Pomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.